Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Próbowałem sprzedać tego totsa, ale jak widać bez skutku i jestem troszeczkę wkurzony. Ale chyba na to nic już nie poradzę, że tak to będzie się działo. Tak, ale zaraz, skoro będziemy chcieli totsa wziąć ze sobą, to tak, to Ramirez musi iść. Nie wiem jak to zrobić teraz. Będę musiał Robinho wywalić. O, za Rafaela. Dobra. I Ramirez idzie za tego Rafaelo. Ale jak nawalisz mi znowu, jak coś znowu pójdzie nie tak, to kurde, naprawdę, albo ci na Quickselu sprzedam za 10 kafli, co mi się nie opłaca i to bardzo, takiego totsa sprzedawać za 10 kafli na szybko, albo cię wystawię za jakąś naprawdę konkretną cenę, żebyś ty mi precz poszedł. Dobra, to tak, jest Ramirez, no wszystko się zgadza tak czy siak. Tu Julio Cezar nie pasuje mi. Na razie najlepszy jest Jefferson i to się raczej nie zmieni, jeśli chodzi o to. Spróbuję na zmianę kiedyś dać Diego Alvesa, bo jeszcze nie dawałem go, a kupiłem go za jakąś tam cenę, więc szkoda, żeby się marnował. Tu Filipe Luis oczywiście, Osvaldo, Hernanes, którego wczoraj widziałem na mundialu, wspierał Neymara i resztę, ale naprawdę zajebiście wyszedł mi ten mecz, a zwłaszcza rzuty karne. No, Julio Cezar jest bohaterem dnia. Ale jak dla mnie, no, jakby to obronił wszystko idealnie, to by się nie męczyli i od razu by poszli po wygraną. Ale no cóż, pomęczyli się, w karniakach byli lepsi. No na początku pokazali klasę, ale no potem, no ten Julio, no nie dał rady. Ale Neymar zawsze da radę. Więc wczoraj też dał radę i dał Brazylijczykom zwycięstwo w 1/8 finału z Chile. No i Chile się przeliczyło i to strasznie. No nie dość, że kontuzjowanego czekaj, jak to on się nazywał? Menel? Kurde, Medel, tak, Medel, przepraszam, nie chciałem obrazić tego piłkarza, ale Medel, tam miał poważną kontuzję tam bodajże w poprzednich meczach. No i miał takie kurde poobklejane, nie wiem, czy to taśmą, czy bandażem takim dziwnym kolorem, nie wiem. Tak czy inaczej miał problemy z mięśniem i kurczę. No i nie mógł biegać już, no nie jest cyborgiem, jakby był to by biegał bez przerwy, ale jest człowiekiem, więc niech wiedział, że no musiał skończyć w tym meczu, bo inaczej no by doszło do czegoś gorszego, no jakby go jeszcze tak poturbowali, sfaulowali, no to doszłoby do złamania, no i być wtedy nie grał w tych meczach. Dobra, się tu nagadałem. Jeżeli teraz mi nawalisz, bo ja ci już mówiłem w poprzednim meczu, że dam ci szansę ostatnią. Zresztą i tak zawsze zawodziłeś tutaj u mnie od samego początku, ale jeżeli teraz ci nie wyjdzie, to naprawdę pożegnamy się już na stałe. Dam ci za jakąś taką pozytywnie dobrą cenę, żeby po prostu każdy mógłby to kupić. Dobra, przechodzimy do następnego meczu. A, jeszcze oczywiście otworzę skrzyneczkę, nie, to nie LOL, tylko FIFA. Wczoraj sobie otworzyłem na hardcora paczkę za 50k i zaraz wam pokażę, co mi wypadło. A więc tak, Keane, nie znam typa. Chivu też nie znam. Milito kojarzę, ale nie chcę go mieć. Clichy, no powiem wam, że mógłby zostać u mnie, ale to do mieszanego składu. Radu, nie znam tego typa kompletnie. Tiote oczywiście również jest mi obcy. Sisoko słyszałem już nie raz. Oczywiście jeżeli mi się nie sprzeda, ale raczej mi się sprzeda. Mkhitaryan, nie składam Borussii Dortmund, dlatego go chcę sprzedać za jakąś cenę. Jeśli pójdzie mi za 10 kafli, to się cieszę. Matip, słyszałem o nim, Matipie. Z tego, no z Kamerunu. Chyba z Kamerunu, nie jestem pewny. I Herman. Tu jeszcze Perisic za kilka godzin pójdzie. Jeżeli mi się nie uda, to go sprzedam za niższą cenę. I Herman. Tu dość szybki Niemiec. Zobaczymy jak to pójdzie. A jeszcze mi wypadł Welbeck.
i CS Fabregas, dlatego ich nie sprzedaję, bo oni mogą mi się na przyszłość przydać. Na przykład jakbym chciał złożyć sobie FC Barcelona, ale to już później. To już w późniejszym okresie czasu. Dobra. Tą paczkę otwórzmy. Złotą za 7,5. Dobra, otwieramy. Okej, i co to może wypaść? Chwila skupienia. Nie wiem, kim ty jesteś, tej czerwonej koszulce, ale chwila skupienia. Coś wypadnie. Coś wypadnie. A, jakieś shity jak zwykle. No cóż. Na nic lepszego nie mogłem liczyć. No jeszcze mi Polaka tutaj wywaliło. Kurde, idź mi ty z tym Polaku. O, i kontrakty. O, tyle dobrze. A tu główeczki dla zawodnika. Galatasaray. Nie chcę tego. O, mamy ten Stadion Signal Iduna Park. Może sobie założymy. A, chociaż mam takie wrażenie, że ten stadion jest o wiele większy od tego Signal Iduna Park. Dobra, wywalone. Zaraz coś tu zaradzę. Dobra, wszystko do klubu. I jedziemy z meczem. Bo będziecie się potem pytać, dlaczego nie zaczynasz. Ja zawsze liczę na każdej paczce, że to będzie Neymar. Oczywiście poza srebrnymi i brązowymi, ale zawsze liczę, że może być Neymar. Żywię nadzieją, że Neymar mógłby mi kiedyś wypaść. Albo ktoś inny z tych gwiazd. Dobra, następny meczyk. Ostatnio żeśmy wygrali, 3 punkty dostaliśmy, 3-0. No po prostu idealnie było. Dobra, ale może zaczniemy już kolejny mecz. Jeżeli nam się uda znowu wygrać, to będziemy mieli już pewne utrzymanie w lidze 9. A jeżeli pójdziemy wyżej, to nawet do 8 ligi. Zaczynamy. No co przeciwnik opuścił mecz? Co mnie wkurzasz? Dalej. Kurde, nie denerwować mnie nawet. Ale powiem wam tak, co do tego meczu. Wczorajszego tej Brazylii i Chile. Dużo się działo, bardzo dużo. I uważam, że najlepiej starającym się piłkarzem był, no wiadomo, Neymar, David Luiz. No i ewentualnie Marcelo. Ja go nazywam Marcelek, no tak mi lepiej. Coś tu słabiutko. Aha, on tu ma jakąś chyba hybrydę, mam takie wrażenie, taką słabą hybrydę. O, ma tego piłkarza, którego wystawiłem na transfer. Tego lewego obrońcę. Nie wiem, chyba Radu mu tam się zwie. Nie wiem, ale on tutaj widzę, że ma słabo. Mam wrażenie, że mogę to wygrać. Dobra, zjedziemy pana. Kto wie, może pokuszą się i o awans. Pewnie. Kto go wie? Dobra, William, biegnij. Ostatnio strzelił takiego gola, że aż po prostu się podjarałem tym strasznie. Ale no, wiadomo, no, musiał pokazać coś. Hulk. No, Oskar, no czemuś ty to spudłował? No tak byłoby blisko. Hulk zrobił dla ciebie piękne dośrodkowanie, a ty to zawaliłeś. No idź ty, Oskar. Ale dobra, no nie wyszło, to nie wyszło. O, tu podaj. Podaj tutaj. Nie! Dlaczego poprzeczka? Kurde, no. Nie! Tak ładnie by ten gol się wbił. Cholera jasna. Się strasznie teraz rozproszyłem. Kurde, uważaj, bo to się może strasznie na mnie zemścić. Dobra, wykop to, dobrze, Dani Alves. Kurde, już dwie sytuacje i spieprzyłem je obie. No, bez jaj. Dobra, Hulk, biegnij. No, zastanawia się, czy nie strzela. A może pierdolnić z daleka? No, o, dobrze. Jakiegoś bramkarza Rafaela ma. Wywalone. Dobra. I z główeczki! Pięknie, David Luiz, 10. minuta. Piękna główeczka. Wczoraj też strzelił w 18. minucie. Choć uważali, że to była samobójcza ze strony Chilijczyków. Ale pięknie, pięknie. Davidek Luiz
A on tu widzę, że słabo. I oczywiście znowu mamy dobrze, bo wygrywamy. O, on tu ma Higuaina. No, to może być gorąco. Niezwykle gorąco. De Siglio. O, ładnie, ładnie. O, spalony, panie. Za daleko do mnie. A brat Thiago, wypieprz mi tą piłkę. Dzięki. Kurde, jakiś Jose Calejon. Nie wiem, co to za gówno. Dobrze, Jeffersonik. Pięknie to obroniłeś. A, widzę, że on też stara się tutaj walczyć. W sumie dobrze nawet, z drugiej strony. Pudło, panie. Raczej nie pogłówkował zbyt dużo przy tej akcji. Znów piłka poza boiskiem i znów rzut. Aha, no Ronaldinho to obronił. W miarę. Pudło, panie Peralta. Dobra, wykop to. Bo widzę, że oni też się starają nam stworzyć jakieś zagrożenie. No ćwiczyli, no. Jakby nie ćwiczyli, to by nic nie zrobili. Lol. No żal. Podawać do bramkarza. Już wczoraj taką sytuację miałem. Dobrze, Dani Alves pięknie podał do Hulka. Dośrodkuj. O, Rafael. Oj. Coś czuję, że chyba się rozgrzewa pan do walki. No ale no, teraz chciał, ja to widziałem. On teraz chciał coś zrobić, bo wcześniej to nic nie robił. Kurde, wykop to, dobrze. No kurde, ale źleś to wykopał. Dobra, bronić się tu trzeba. Marcelek, podaj. Dobrze. Podał teraz Oskar do Williana, on to dośrodkuje. I będzie piękna druga brama. O, nie ma. Szkoda. Ale widzę, że tu człowieczek walczy. O kurde, no spalony znowu. To było pewne, bardziej niż pewne. Dobra, przewijaj to. I tak cię zjadę, moją Brazylią. O, okej. Bierz tą Oskar piłkę, podaj mu to. Dobrze, on to dośrodkuje. Ulk, dośrodkuj. Co tak słabo? Kurde, za mało cię dokarmiłem? No chyba na to wychodzi. Tej no, broń się. O kurde, Higuain, uważać. O kurde, oż ty w życiu. Oj, Jefferson. Jefferson. Co ty robisz? No i teraz mamy przez ciebie remis. Wiesz ty o tym? Kurde, mol. No to był gol, no, którego no, Jefferson ciężko mógł obronić. Dobra, idziemy tak, zrównoważonym jak zwykle. Trzeba im drugiego gola wbić, bo oni tutaj widzę stawiają jednak poprzeczkę. To mnie będzie bolało, jeżeli będziemy przegrywać. No i widzę, że godny przeciwnik nam się trafił. No nie, znowu Higuain, kurde, bronić się. Ale on tu dobrze gra, widzę. Stara się. Ale nie, no nie tym trikiem, nie zjedziesz mnie tym. Dobra. Ulk, podaj to. No kurde. Cholera, no czemu ty Hulk nie biegniesz po tą piłkę, tylko nie wiem, co ty robisz. Wczoraj żeś dotknął ręką piłkę i dostajesz żółtą po łapie. Tej, no broń! Dobrze, Jefferson. Kurde, zaczynają stworzyć coraz więcej zagrożeń. A mnie się to nie podoba. Dobra, no on coś tu jakieś zmiany robi. Dobrze, broni się. Broń to, Jefferson, dobrze. Wykop to, ładnie. Jest idealna sytuacja, Todd się... No kurde, znowu... Znowu ci coś nie wyszło. Noż ty, kurde. Cholera, nie, oni teraz na nas zacierają. Trzeba uważać. Ło kurde, znowu Higuain, no nie. Broń to, Jefferson, musisz teraz wszystko bronić. Co tylko się da. Bo on tu stwarza takie zagrożenia teraz dla nas. To jest katastrofa. O, Jefferson wypiąskował. Ślicznie. Ale my w defensywie jesteśmy mocniejsi. To jest pewne. Dobra, Willian, podaj to do Rafaela. Biegnij to się, zarąbany. O, oczywiście ten musiał mi piłkę zabrać, ale mu nie wyszło. Dobra.
Willian, dośrodkuj, kurde. Jest, dośrodkuj. Kurde, nie, nie wyszło. No, co pchałeś mnie? Dobra, Rafael, toć się. Kurde, no. Niech ktoś zacznie. Kurde, nie. Dobra, wykop to. Tejno, bez jaj. Bez jaj. Dobrze, kurde, już było gorąco i strasznie. No trzeba uważać, no trzeba tą przewagę zdobyć z powrotem, no. Dobrze, Marcelek, pięknie. O to chodziło. Musisz teraz starać się bardzo defensywnie działać, jeżeli nie chcesz, żeby nam wbili drugiego gola. Kurde, Flokari. Może być groźnie. Dobrze. Okej. Willian, biegnij. Tej, no co ty robisz? Podaj mu to, dobrze. Paulinho, dośrodkuj. Spójrzmy, dośrodkowanie. O, o, o! Nie ma gola, jakim cudem! Paulinho był taki bliski i nie wbił gola. Kurczę, mol. Tak naprawdę niebezpiecznie blisko i byłby gol dla nas. Dobra, Oskar, biegnij. No co ty robisz, Oskar? Kuźwa. No i teraz sędzia, gwizdaj. No czemu nie gwizdasz tego? Aj, 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 aj. Niedobrze. No kurde, ten Higuain tu stwarza zagrożenie i to jest dla nas problem. Dobra, oczywiście... Rafaelek teraz coś robił. Starał się. Dam mu jeszcze szansę i niech zostanie dalej. Ale jeżeli coś spieprzy, to od razu, kurde, pójdzie mi na sprzedaż i ewentualnie nie wiem, co z nim jeszcze zrobię. Ale dobra, patrzmy jeszcze tak szybko na zmiany, czy coś opłaca nam się tu zrobić. Bym tego Aleksandra Szmatę wprowadził. Ale niech jeszcze zostanie. Dobra. Najwyżej po 15 minutach meczowych go zmienię za tego Aleksandro Pato. Kurde, no co ty robisz? Uwaga, uwaga. Ło! Dobrze, Jefferson. No i oczywiście oni zaczynają na nas nacierać. Niedobrze. Dobra. Pudło. Dobra, wykop to, Jefferson. Dobrze. Jeżeli będzie remis, to oczywiście jeden punkt. No co robisz? Kurde! Jak grasz na czas, to ci coś normalnie zrobię. Albo pewnie robię jakąś zmianę, nie wiem. Ale tak czy inaczej, jeżeli będzie remis przez drugą połowę i nic się nie zmieni, to po prostu jeden punkt i mamy pewne utrzymanie. Dobrze, walcz, Dani Alves, walcz. Ło! Dobrze, ładnie, Jefferson. Dobrze, Hulk. Biegnij. No kurde, zabrał mi. Ej, no co mnie blokowałeś? Spalony jak nic. No ten idiota mnie blokował. Widzieliście teraz powtórkę, powtóreczkę, zobaczycie. On mnie tu blokował, krył. Jak tylko się dało. A, widziałem, że on to zrobi, jakąś zmianę. Ma koszuleczki z Arsenalu. O, Polaczka Glika wprowadził. Bo tego akurat znam. Dobra, Dawidek, wykop to. A, nie wyszło ci. No cóż, za mocno troszeczkę. On też ma jakiegoś bramkarza Rafaela, tylko przez dwa... przez jedno F. No kurde, ten Higuain. Tu ma dobrze, no. Hulk, podaj. Rafael, biegnij. I dośrodkujesz. Jeżeli będzie asysta i się uda, to zostaniesz do końca drugiej połowy. Dobra, on tu już kombinuje atak. Kurde, uważać, wszyscy się cofać. Tejno, Marcel, wykop. Dobrze, pięknie. Hulk, biegnij ponownie. No nie! Kurde, Tejno, co mu zrobiłeś? No coś Hulkowi zrobił. Ty idioto.
Tej, no, jeżeli mu się coś stanie poważniejszego, to będzie musiał pójść na zmianę za Lukasa. Kurde, no. No walcz, Rafael Totsie. Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo. Dobrze. O, i jedyna okazja. Jeżeli teraz strzelisz gola lub nie, kurde. No już, i na co ja tyle mówię, skoro on i tak mnie strzeli. No kurde, on tu gra lepiej ode mnie, to widać. Podaj to jakoś, dobrze. I znowu Rafael. Podaj to, dobrze. Teraz, a Hulk jest sprawny jeszcze. Okej, no musi jakiś błąd popełnić, żebym ja mógł mu strzelić gola i chociaż zdobyć tą przewagę, no. Uważać, uważać, bronić się. O Jezusie, dobrze, udało się. Ale naprawdę niebezpiecznie blisko. Podaj to, dobrze. Ulk, biegnij. Kurde, o, David Luiz naciera, nie wierzę. To niepodobne do niego. Ale dobra, niech zaryzykuje. Jest Paulinho! 69 minuta, pechowa minuta dla tego przeciwnika i Paulinho ładnie. A David Luiz, piękna asysta z dośrodkowaniem. Normalnie emocje mi skoczyły, z pięknego kopniaka to zrobił. Powtóreczka musi być pięknie, pięknie Paulinho. Epic, epic. I teraz musimy przez ten czas utrzymać prowadzenie i wtedy wygrywamy i 3 punkty dla nas. Tylko uważać, bo przeciwnik się nie podda łatwo. Będzie chciał remisu ponownie. Kurde, wykiwał mi nieco obrony. O Boże, bardzo groźnie to było. Marcelek, wykop to. Dobrze. Bardzo dobrze. Ładnie. Staracie się jak najlepiej możecie. Ja wam wierzę. No i Higuain, kurde, Higuain. No i spieprzył podanie chociaż. O kurde. O, dobrze Marcelek, pięknie. Znowu dobrze broni. Zajebiście. Nerwowo, ale skutecznie przerywa tę akcję. Zajebiście. Dobra, weźmy tą piłkę. I po prostu... O kurde, o, niedobrze, niedobrze. Jest obrońca, gdzie być powinien i znakomicie... Dobrze, robimy zmianę. Może nawet kilka zmian zrobimy. Po pierwsze, niech Rafael zejdzie. I niech wejdzie jeszcze Aleksandre Pato. Kto tu jeszcze może wejść? No, niech Hulk zejdzie, bo widziałem, że coś mu było i nie chcę, żeby doszło do gorszej kontuzji. Dlatego Lukas za niego wejdzie. No i jeszcze jakąś jedną by można było taką zrobić zmianę, jeśli miałoby to jakiś sens. Sorki, dobra, niech już wszystko zostanie. Ronaldinho, dobra. Dobrze by było, żeby tą piłkę wykopać. Kurde, no co robisz? No Paulinho, no co? Wykop to, dobrze. Zajebiście. No chciałbym zmianę zrobić, panie. Zaraz tą piłkę gdzieś wykopię, byle gdzie. No łap to, łap to! Nie! Na pustą bramkę nie trafił, dobrze. Jezu, ja myślałem, że on to trafi. Dobra, zmiana. Ulk, schodzisz. Sorry, ale nie chcę, żebyś miał kontuzję. A mnie to nie na rękę, pakerze. Idź odpocznij. I teraz Aleksandre Pato wchodzi. Dobrze, Lukasik, teraz sobie pobiegasz. Macie jeszcze 10 minut, możecie się tu pobawić. Jeżeli wam coś się uda, albo przynajmniej temu Aleksandro Pato, Ronaldinho, no dobre podania rób. No jak na razie to zmaściłeś to. Kurde, no. Broń się, Marcelek, wykop to, dobrze. No właśnie, musi być ten ostatni wysiłek. Więc bronić się. O-o. O-o. Dobrze. Oskarek, podaj to. Dobra. Lukas. No kurde, Lukas! Przecież ty jesteś szybszy od Hulka.
Myślałem, że coś z tym zrobisz. Dobra, Willian jakoś to spieprzył. O, biegnij. Tej no pchaj się tak dalej, to jeszcze dostaniesz czerwoną. Dobrze, Dani Alves, pięknie. I biegnij, Lukas. Jesteś szybszy od Hulka. Dośrodkuj. Pięknie. Willian! Kurde, od obrońcy i rzut rożny. Poniosło go chyba trochę w tej sytuacji. No poniosło, bardzo go poniosło. Kurde, ale by... Jezu, jakby ta piłeczka wpadła ładnie, to by było dla Aleksandre Pato. No, ale on się stara, ja widzę, on bardziej się stara niż ten Toc. I ja myślę, że powinienem go w dalszym ciągu sprzedawać. Jest, ale trzymamy prowadzenie. I wygramy to, wierzę w to. Tylko po prostu tego nie spieprzyć teraz. Jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Bronić się, bronić się. Ładnie Jefferson wypiąstkował. No i gdzie ty podajesz, Ronaldinho? Ty do nikogo podajesz praktycznie. O, o, Willian. Podaj to. Dobrze. No kurde, ale Lukas tego nie umiał przyjąć, ale wygrywamy kolejny mecz. 2-1. Też epicko się starali. Środkowy pomocnik i środkowy obrońca dzisiaj pokazali, że mają jaja. Brawo, brawo, ale Higuain też tu pokazał. Ale no ładnie, Jefferson najlepsza ocena, jestem z niego dumny. Hulk też ładnie się pokazał z tej strony. David Luiz też ma całkiem sporą, dobrą ocenę. A reszta to tak sobie. No i Paulinho, no bo strzelił gola. Dobrze. Świetnie, mamy kolejne 3 punkty i zostajemy w 9 lidze, to jest pewne. A jeżeli uda nam się w następnym meczu wygrać, to mamy szansę na awans. A jeśli nawet lepiej pójdzie nam, to nawet i tytuł i dużo kapuchy. Dobrze, wychodzimy stąd tutaj. Super, normalnie jestem zadowolony, żebym wygrał kolejny mecz. Czyli tak jak stwierdziłem, potęga Brazylii wzrosła i tutaj mówię od razu, że mam szansę na 8 ligę i może nawet i wyżej, jeżeli nam się to uda, rzecz jasna. Dobra, ale co z tym Toccem dalej, bo ja naprawdę mam wszelkie wątpliwości. Dzisiaj coś chciał strzelić, nawet próbował, ale niestety bramkarz był lepszy. Dlatego za to, że dzisiaj coś chciał zrobić, jeszcze zostanie tutaj. Ale jeżeli znowu będzie coś nie tak, jeżeli okaże się, że nic nie zrobi, no to po prostu będę go musiał sprzedać. No i trudno się mówi. Ja tak czy inaczej spróbuję go jeszcze sprzedać. Jeżeli mi się uda, to po prostu pożegnam się z tym Toccem. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka mecza z FIFA 14. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!